Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo tutaj w tym momencie, gdy nagrywam wykład, za oknem już jest ciemno. Państwo pozwolą, że przedstawię się krótko. Nazywam się Miłosława Bożyszkowska-Szewczyk, jestem literaturoznawczynią i germanistką z antropologicznym zacięciem. Pracuję w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kieruję pracownią badań nad narracjami pamięci pogranicza. Tekst mojego wystąpienia nie przypadkiem sformułowałam następująco. Szukając własnych dróg na pograniczu, rozdroże 1918-20 w tekstach autobiograficznych mieszkańców Pomorza. Patrząc bowiem z dzisiejszej perspektywy, lata 1918-20 to moment przełomowy, rozdzielający etapy biegu historii. Wyraźnie, jednoznacznie wyznaczający koniec jednej epoki i początek kolejnej. To czas wymiany map, potrzeby nowego odwzorowania porządku geopolitycznego świata, ale jego interpretacji, weryfikacji dotychczasowych opowieści. Co znaczył rok 1920 w życiu pomorskich autobiografów? Jak zapisała go ich pamięć rodzinna? Jak zapisało tę zmianę porządku świata, na którą składało się wytyczenie nowych granic, odrodzenie państwa polskiego, powstanie wolnego miasta Gdańska, upadek feudalizmu? Jak wartościowane są te wydarzenia z dystansu czasowego i jakie znaczenie przypisywane jest poszczególnym elementom nowej rzeczywistości w zależności od punktu widzenia? Tej perspektywy obserwatora, jak określał to Friedrich Nietzsche. Jak pokazują ten czas przejściowy i jego konsekwencje memuaryści, pamiętnikarze, autobiografowie z Pomorza, którzy ten okres przeżyli świadomie, bądź powołują się na pamięć rodzinną? Jakim uczuciom dają wyraz w swoich tekstach? Jak oddają doniosłość, znaczenie tej historycznej chwili? W założeniu chciałabym dziś choćby zasygnalizować zróżnicowanie palety emocji, perspektyw postrzegania rzeczywistości, postaw oraz wyzwań, przed którymi stanęli mieszkańcy Pomorza u końca I wojny światowej i u progu okresu międzywojennego. A dokąd nas poprowadzą te rozważania, to zobaczymy. Warto podkreślić, że autorzy autobiografii to jednocześnie często aktywni aktorzy światów społecznych. Ich narracje oddają zarówno ducha czasu, jak i rozterki człowieka dotkniętego wielką historią. Człowieka, którego historia potraktowała jak przedmiot, ale z perspektywy czasu chce on zająć aktywną pozycję, przejąć niejako inicjatywę. Sięga po pióro, chce nie tylko zaznaczyć swoją obecność w historycznym czasie, ale bądź co bądź przejmuje rolę kreatora obrazu przeszłości. Chce także słowem pozostawić swój ślad, świadectwo. Przy czym autorzy tekstów, do których będę się odwoływać, reprezentują różne społeczności Pomorza. Kaszubów, Polaków, Niemców, Żydów wraz z nieoczywistościami etniczno-narodowych przyporządkowań na pograniczu. Wymienię w tym miejscu, pozwolą Państwo, główne bohaterki i bohaterów naszego spotkania, autorów i ich teksty autobiograficzne. Patrzę od lewej do prawej. Anna Weiming, dzieciństwo. Ewa Wickmann, Sonheim Herzen. Erine Rungen aus An Westpreußen, czyli słońce w sercu, wspomnienia o Prusach Zachodnich. Christian Graf von Krokow, Die Reise nach Pommern, podróż na Pomorze. Frank Meisler, za łukami pamięci. Mira Ryczkę-Kimmelmann, Life Beyond the Holocaust, życie poza Holokaustem, Władysława Knosała, utrwalić pamięć, Christian Graf von Krokow, Erine Rungen, Zu Gast in drei Welten, czyli wspomnienia będąc gościem w trzech światach, Jan Karnowski, Moja droga pomorska, Gertrud Dworecki, Heimatort Freie Stadt Danzig, miejsce urodzenia, wolne miasto Gdańsk, oraz Władysława Knosała, Była nas gromadka spora.
Ich opowieści o własnym życiu opublikowano już po kolejnej cezurze, to znaczy po 1945 roku. Reprezentują oni różne wspólnoty pamięci, regionów, większości kulturowe, Niemców i Polaków, jak i narracje przeciw pamięci, w rozumieniu Michel Foucault, ujmujące opowieści przedstawicieli mniejszości kulturowych, kaszubskiej, żydowskiej, jak i opowieści kobiet. Dlaczego warto sięgnąć po te relacje, albo też przywoływać je w ramach tegoż wykładu? Pisarstwo tych autorów daje nam szansę na usłyszenie głosów z centrum i z obrzeży, przełamanie dychotomii narodowych, makronarracji polskich, niemieckich, opowieści o doświadczeniu pogranicza, kultur dominujących. Pogranicze, pomoże jako pogranicze kulturowe. Pogranicze, wiem, powtarzam się, w każdym razie to przestrzeń styku kultur. Charakterowego spotkania kultur próbują oddać graficznie obydwa logotypy, które widzą Państwo na slajdzie. Po 1920 roku Pomorze znalazło się w granicach trzech tworów państwowych – nowo utworzonej Polski, Niemiec i Wolnego Miasta Gdańska. Doświadczenie tego miejsca, utrwalone w literaturze, określa w dużej mierze jego położenie na skraju słowiańskiego świata, na historycznym styku kultury polskiej i niemieckiej, na ziemi po morze, gdzie wieje wiatr młeżek, a historii, jak pisał Jan Zbrzyca, nawiedzający ten skrawek ziemi częściej niż halny Kraków i o zdecydowanie odmiennej naturze. Po zawieruchach dziejowych pozostała przestrzeń, do dzisiaj poprzecinana granicami widmami. Tu, na pograniczu, zarówno obecność granicy, jak i spotkanie z innym i innością, manifestujące się także wielością języków, należało do 1945 roku do codziennego doświadczenia. Zwielokrotniony sposób dotyczy to doświadczenia rodzin mniejszości kulturowych, gdzie wybór języka, czy też języków, związany jest z kulturowymi aspiracjami, wyborami, czy też po prostu strategiami funkcjonowania w rzeczywistości zdominowanej przez kulturę, grupę większościową. A podziały narodowe i religijne przechodzą często przez środek rodzinnych stołów. Ale wróćmy do tekstów autobiograficznych, do obrazów, wspomnień autorów, którzy zawierając z czytelnikiem autobiograficzny pakt, że autor i narrator oraz protagonista opowieści to ta sama osoba. W ten sposób opowieści memuarystów, obraz wydarzeń z przypisanym im znaczeniem, otrzymuje świadectwo wiarygodności. Nieraz stanowić może to pułapkę dla czytelnika, skłonnego do zawierzenia indywidualnemu doświadczeniu czasu. A jak stwierdza narrator w powieści autobiograficznej Gintera Grasa Przy obieraniu cebuli, wspominanie lubi bawić się z nami w chowanego. Zacznijmy więc od specyfiki autobiografii i współczesnego ujęcia gatunków. Jednym z obszarów literatury pojmowanej nie jako zbiór dzieł literackich, lecz obiekt refleksji literaturoznawczej o kulturowej naturze są właśnie teksty autobiograficzne. Autobiografia przeżywa od czterech dekad renesans zainteresowania wśród czytelników i badaczy. Teksty autobiograficzne ujmowane są jako literatura dokumentu osobistego za Romanem Zimandem. To jest opowieści o własnym życiu w ujęciu Małgorzaty Czermińskiej, odwołujące się do tożsamości podmiotu i wymiaru czasowego, czy też określane bywają jako autobiografika. Ostatni z wymienionych terminów wprowadził do terminologii francuski teoretyk Serge Dubrowski. Zwalnia on badacza od konieczności normatywnego podejścia i wartościowania pod kątem literackości. Do niedawna jednym z centralnych zagadnień i założeń literaturoznawstwa. Teksty autobiograficzne sytuowane bywają pomiędzy dokumentem historycznym a powieścią. Niektórzy mówią, że wręcz wypierają powieść. Bardziej ze wskazaniem też na powieść. A odczytywane już są jako świadectwa i znaki czasu. Umiejscowione na przecięciu historii i pamięci, ale także historii i literatury. Warto przy tym podkreślić rozmaitość dróg, od dokumentaryzmu do literackości, którymi podążać mogą autorzy. Interpretować można te zapisy jako dokumenty, rekonstrukcji procesów kulturowego,
kontaktu na pograniczu, zachodzącego w formie wymiany, wzajemnego przenikania, odgraniczania czy też konfliktu. To medium refleksji, a nierzadko jej katalizator. Po 1989 roku okresie odmowy pamięci, nie tylko w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej, kolejne grupy, także za pośrednictwem autobiografiki, związane z Pomorzem, włączają się do dyskursu na temat przeszłości regionu, biorąc tym samym udział w procesach przywracania pamięci, warunkowanych odejściem od li tylko narodowych monologów. W procesach, które dotyczą nie tylko wspólnot narodowych, nie są przeprowadzane z perspektywy ich centrum, lecz także regionów, ujmowanych w modelach kulturowych jako prowincje w opozycji do centrów. Tradycyjnie postrzegane są one jako pozostające na uboczu głównego biegu zdarzeń wielkiej historii. My zaś chcemy je ustanowić centrum naszego świata. Jeśli do 1989 roku można mówić o dwóch odrębnych polach pamięci, polskiej i niemieckiej, to lata 90. XX wieku to początek oswajania w pamięci zbiorowej mieszkańców Pomorza elementów niemieckiej przeszłości regionu. Zaś pierwsze dziesięciolecia XXI wieku naznaczone są stopniowym zainteresowaniem żydowską perspektywą. Równolegle zaś, nie tyle obecna, bo tu początki sięgają połowy XIX wieku, co coraz bardziej słyszalna jest narracja kaszubska, czy też kaszubsko-pomorskiego ruchu regionalnego. Narracja akcentująca wspólnotę doświadczeń i odrębność doświadczenia społeczności, stanowiącej element kontynuacji w przestrzeni naznaczonej przerwaniem ciągłości kulturowej i obecnością licznych fantomowych granic. Tym niemniej, co należy podkreślić, narracje mniejszości funkcjonują na marginesie, czy też w azylu wyznaczonym przez kultury dominujące, jako przeciwpamięć. Opowieści weryfikujące, czasem podważające, a przede wszystkim dopełniające narodowe makronarracje. Przejdźmy do naszych aktorów, autorów. Pierwszą naszą bohaterką jest Anna Łajmik z domu Żmuda Trzebiotowska, pisarka kaszubsko-pomorska, autorka opowiadań zbeletryzowanych wspomnień, powieści i widowisk. Pisała w języku polskim, wplatając dialogi kaszubskie i wtrącenia w Plattdeutsch. Autorka m.in. zbiorów opowiadań Miód i mleko, Symbol szczęścia, Czterolistna koniczyna, członkini Związku Literatów Polskich. Urodziła się 24 lipca 1904 roku w Przymuszemie koło Leśna na południowych Kaszubach. Jej ojciec pracował jako pierwszy lokaj u nadleśniczego. W Przymuszewie spędziła 16 lat swojego życia. Zadebiutowała późno, mając 54 lata. Debiutem prozatorskim pisarki było opowiadanie Dwaj żebracy, opublikowane w numerze Pisma Kaszeby w 1958 roku. To właśnie proza stała się domeną pisarki, zwłaszcza krótkie, skondensowane opowiadania. W swojej twórczości Anna Łajmik ukazuje rzeczywistość naszego regionu w XX wieku. Charakterystyczną cechą jest właśnie przeplatanie polszczyzny z językiem kaszubskim z wtrąceniami Plattdeutsch. Za największe literackie dokonanie literackie Anny Łajmik uznana jest trzytomowa powieść autobiograficzna, czy też literacka autobiografia, obejmująca życie protagonistki od dzieciństwa po wybuch II wojny światowej. Autorka przedstawia w niej zarówno historię swoją i swojej rodziny w bogatej sieci powiązań sąsiedzkich wielokulturowego otoczenia. Trylogia Dzieciństwo, Młodość i Mój Dom uznana jest, była przez krytyków w Polsce za wydarzenie literackie. Obraz rodzinnej wsi Przymuszewa nakreśliła autorka jako miejsce niezwykłe z racji jej wielokulturowości. Rodzina Żmuda Trzebiatowskich dzieliła jeden dom z rodziną niemieckich ewangelików Haringów. W obrazie wspomnieniu Łajmik Niemcy i Kaszubi, katolicy i ewangelicy mieszkają nie tylko po sąsiedzku, w zgodzie, wspierając się wzajemnie w zmaganiu z codziennością, ale i w borykaniu się troskami o przyszłość dzieci. Tych, które zostały w pobliżu, a przede wszystkim tych, które wyjechały w wielki świat. Charakterystycznym obrazem
niedzielnego rytuału jest wyruszanie w różnych kierunkach do kościoła. W niedzielę i święta dwa szeregi wozów i gromadki pieszych kierowały się jeden na północ do Somi, na nabożeństwo ewangelickie, a drugi do Leśna na mszę katolicką. Lata 1918-20 ukazuje Wyoming jako rozpad wielokulturowego świata, a rok 1920 jako jego koniec. W tomie dzieciństwo, burzliwy okres przejściowy po zakończeniu działań wojennych do wytyczenia granic oddany jest w kolejnych scenach i anegdotach. Refleksy wydarzeń wielkiego świata komentowane są żywo w Przymuszewie, gdzie czyta się prasę niemiecką i polską, dzieli się treściami listów, które przysyłają krewni rozrzuceni po świecie, czy też wiadomościami przekazywanymi przez odwiedzających wieś. To okres podsumowywania strat. Kolejni żołnierze wracają uszkodzeni z wojny, podtruci gazem, pozbawieni kończyn. Niemniej córki Haringów i Żmuda Trzebiatowskich szukają mężów w bliskim i dalszym świecie. Te w dalszym podejmują decyzje bez zasięgnięcia rady rodziców i przedstawienia kandydatów ku zgrozie starszego pokolenia. Nowe nadchodzi nieuchronnie. Kaszubi z nadzieją czekają na odrodzenie Polski, a Niemcy stoją przed decyzją migracji lub też pozostania jako mniejszość. Szkołę w Przymuszewie opuszcza niemiecki nauczyciel Polkę, Polski nie zagrzewa długo miejsca i ostatecznie władze zamykają placówkę z braku nauczyciela, czekając na ustabilizowanie geopolitycznej sytuacji. Syn Heringów, Emil, który za żoną i lepszym chlebem wyjechał przed wojną do Gdańska, ginie w zamieszkach ulicznych, gdzie związał się z ruchem robotniczym. Cytuję: a Marichna nym pisała, a nawet na Marcenym weselu powiedała, że w Berlinie jest rewolta, ale ja wtedy nie miał czasu słuchać, ale żeby w Gdyńsku? Koniec cytatu. Śmierć ostatecznie podsumowuje komentarz. Emil niepotrzebnie lud na strasę. Ostatni akt wielokulturowej sąsiedzkiej wspólnoty stanowi przygotowywanie i świętowanie za mąż pójścia córki Heringów Marty. Ślub kościelny w ewangelickim kościele w Sominach i drewniany, czyli cywilny w Leśnie, do którego świadkują katolicy sąsiedzi, mama i brat nastoletniej Anuszki narratorki. Cezura roku 1920 obejmuje wpierw nadejście wiosną wojsk Hallera, które wszyscy witają wspólnie z radością. Ostateczne wytyczenie granic w pobliżu Przymuszewa w połowie drogi do Somin stanowi jednak koniec tego harmonijnego, wręcz sielskiego obrazu wielokulturowego współżycia. Rok 1920 to objęto więc także czas ostatecznych decyzji i pożegnań, ale i czas na rozpoczęcie nowego etapu życia. Nadleśniczy Anders, który wraca z wojny jako inwalida, najpierw wyprowadza się do Wielkopolski, a nie chcąc zostać w Polsce, ostatecznie ucieka do Niemiec. Ten sam cel obiera Lerkę, młodszy kolega ojca Anusi. Ojciec Anusi, który w 1918 roku dostaje nominację jeszcze od niemieckiego nadleśnictwa na objęcie na 2 lata, te przejściowe, jednego z pobliskich leśnictw, ostatecznie bierze w dzierżawy opuszczone nagle z obsianymi polami przez niemieckiego poprzednika gospodarstwo w Parzynie, którego właścicielami są już polskie lasy. Heringowie, którzy zarzekali się, że zostaną w rodzinnej wiosce, odcięci od krewnych, kościoła w Sominach i cmentarza z grobami rodzinnymi, decydują się jednak wyprowadzić z Przymuszewa na niemiecką stronę. Ból, rozgoryczenie, złość na decyzje wielkich tego świata Anna Wyoming oddaje w następujących słowach. Wolałabym kogoś z Państwa poprosić o przeczytanie, ale niestety nie jest to możliwe, więc spróbuję sama. Wojsko Hallera zostało w Przymuszewie i nie ruszyło się dalej, czym Ryszard i Glaza zaniepokoili się. A kiedy po pewnym czasie dowiedzieli się, że granica została definitywnie ustalona pomiędzy Przymuszewem a Sominami, zaczęli rozpaczać, że zostali odcięci od krewnych w Sominach. Polacy Kaszubi również byli niezadowoleni z tej granicy i dopytywali się jeden drugiego. A gdzie je nasi błetowo? Czemu tej granice nie popchną dali? Ryszard, zięć Heringów, głośno kłócił się z Heringiem. Co ma tu chcema?
ani do krewnych, ani do Questowa, ani nic. Glaza mówił to samo. Herring był zdziwiony i przerażony. Przez 24 lata mocował się z tą ziemią. Oblewał ją potem, żniwił i znowu siał. A teraz miałby ją zostawić? Wyruszył przez sień do nas i już w drzwiach zawołał do ojca. A ma teaser noga. Ju głębsi granice te pekole, co tak wesok sound sedzą, we meslec nimłegli. Trzeba dobrze czuli, żeby granica była jakby mnie napsotał między przymuszewem a sominama? To jak ma umrze ma, gdzie nas płechowają. I przez chwilę patrzał na rodziców z wytrzeszczonymi oczyma, a potem przymilkł, zamyślony, smutny, przygnębiony. Granicę wytyczono więc niedaleko Przymuszewa. Przecięła szlaki komunikacyjne i handlowe. Odcięła drogę do kościoła miejscowym ewangelikom i katolikom, którzy zostali po niemieckiej stronie. Poszatkowała dotychczas spójny lokalny świat, odcięła od Bytowa, stolicy subregionu. Co oznaczało pozostanie jako Polak Kaszuba po niemieckiej stronie? Przywołuje we swoich wspomnieniach Władysława Knosała, urodzona w Płotowie Wielkim w rodzinie Styprekowskim, zaangażowanych w działalność Związku Polaków w Niemczech Rodło. Urodziła się w 1908 roku w Płotowie Małym pod Bytowem. Była piątym z 11 dzieci Jana Styprekowskiego, długoletniego prezesa Związku Polaków na obszarze byłej rejencji koszalińskiej, wybitnego działacza polonijnego i kaszubskiego. Uczęszczała do niemieckiej szkoły ludowej w Płotowie, następnie do Höhere Mädchenschule w Bytowie o programie licealnym. Działaczka i nauczycielka na Warmii i Mazurach. Jest autorką licznych artykułów i wspomnień o ruchu polskim w Niemczech, tomów wspomnień Była nas gromadka spora oraz Utrwalić pamięć. Książki Knosałowej określane są jako raport z przeżytego życia, w którym więcej było spraw publicznych niż prywatnych, w którym odwaga i poświęcenie traktowane były jako obowiązek każdego świadomego Polaka w Niemczech. Napisane są tonem swobodnej gawędy, mają charakter pamiętników współczesnych, rzetelnych, wzruszających, relacjonujących sprawy ważne. Czyli działalność Związku Polaków w Niemczech Rodło i polskiego szkolnictwa na pograniczu po stronie III Rzeszy. Motywacja do pisania ujęta jest już w tytule Utrwalić pamięć, a jako przykład konwencji kreślenia portretów przywołam fragment o bracie autorki Edmuncie, którego działalność podsumowuje Władysława następująco. Życie Edmunda było nieustanną walką o prawo do zachowania swoich przekonań oraz o zachowanie i utrwalenie narodowości polskiej przez rodaków zamieszkałych wprawdzie w państwie niemieckim, ale na ziemiach etnicznie polskich, Kaszub, Krajny, ziemi lubuskiej i Śląska. Perspektywą rodziny niemieckiej, która pozostała w Skarszewach po polskiej stronie granicy, utrwaloną w pamięci rodzinnej, dzieli się natomiast Ewa Wickman, autorka Zone im Herzen, Erinnerungen Rungen an Westpreußen, tomu wspomnień wydanego w 2010 roku. W przekładzie na język polski tytuł brzmiałby Słońce w sercu. Wspomnienia o Prusach Zachodnich. Złożoność splotu kulturowego pochodzenia pamiętnikarki potęguje fakt, że jej ojciec był jednym z jeńców rosyjskich żydowskiego pochodzenia, który pozostał po 1918 roku na Pomorzu i ożenił się z córką niemieckich właścicieli zajazdów z Karszewa. Hotel, który prowadzą we wspomnieniach matriarchini rodu, babcia z córkami po 1920 roku, staje się centrum życia społecznego mniejszości niemieckiej w okolicy i niemieckich ziemian w tej części Prus Zachodnich, próbujących utrzymać ekonomiczną pozycję w regionie i zaznaczyć swoją obecność w otoczeniu polskojęzycznej kultury dominującej. Decyzję Traktatu Wersalskiego i przyłączenia w wyniku jego ustaleń rodzinnej miejscowości do Polski otwierają Ewy Wickman opowieść o sobie, spozycjonowane przez autorkę jako wydarzenie centralne dla przebiegu jej osobistej historii. Granica
Ta nowa granica to wprawdzie przeszkoda do pokonania, ale nie ogranicza ona horyzontu oczekiwań mieszkańców Pomorza. Rozdziela, przecina szlaki ekonomiczne, ale nie oddziela ostatecznie. Świat za nią jest nadal nieobcy i nieodpychający dla mieszkańców Kaszub, a wręcz kuszący możliwościami. Po ustanowieniu granicy młodzi ludzie z tych przygranicznych terenów próbują z nadzieją na lepsze życie znaleźć miejsce dla siebie po drugiej stronie. A że granica była strzeżona, jako dom dla celników przystosowano na przykład Przymuszewski dom rodzinny Anny Łajmik, wielu przemytników oraz szukających pracy trafiało za jej nielegalne przekroczenie do więzienia. W opowiadaniu Stargana Młodość przytacza Anna Łajmik list z Prize, to jest z więzienia. Fikcyjny bądź też nie, trudno mi stwierdzić, niejakiego Wiktora do znajomego Roberta, który mu doradził, jak granicę przejść i w tym celu wyposażył go w ubiór, który miał wyglądać na Niemca. Cytuję. Brace kuechany, tiwe rzec ma pleskłet, ale o tym, jak ju sał mią za granicą krącec, ale jak ju sał mią przed granicą wefertować, rzecmy zaboczele. Nasi mnie czapne lezaru za błeżeszkama, przy tych jezorach, szmeksnąc już są nie dało. No pierwi mnie powlekle do Lepnic, a tej do Chojnic i tużem są przeznął, że jo na grzebach nie był. Teru brace kłechane sedzał, cyju w prize i z merzą na kwintę piszące te słowa. Kapelusz z pindzlem i taszą nie łedę brale. Robert niespokojnie obejrzał się po izbie, a matka zapytała. To łed bryt ci je ten lest? Robert westchnął i czytał dalej. Widzisz, brace kłechony, zamiast zarybiać, sedzę me tu jeden z dredzim, bo dać ich bratków jak ju, co to za robotą szle, a ich czapnele to je wiący. Dwóch antków, tej też je znama, le nie wima za co. Trzymają są apartnie, nosam krącą i nazywają nus szwabę. A to nus mocko łybodło. Tej te cme, kaszebe, tej sujce spłedłego na niebe padle. Prawda godom? Głód je westrimeć. Brace kłechany, renonum dale komisniuku i ładę do popicu. Na łebiot miseczką, gapi zupę, ni a ni cztery bulewci i jedna mucha. Ale Bogu dzą ci i za to. W jedno noc drzewią za darmo. Jeno trupi mnie wieldzi wstyd, że ju sedzą. Nieudane przekroczenie granicy staje się piętnem na życiorysie młodego człowieka. Pobrzmiewają w tym tekście także animozje międzyregionalne, które zaostrzyły się po 1920 roku. Pojawia się figura bosego Antka, jak pogardliwie określano na Kaszubach ludność napływową, przede wszystkim z kongresówki, a także wyzwisko Szwaby, pogardliwe określenie Polaków na Kaszubów, ze strony polskiej podkreślające poczucie wyższości kulturowej, podejrzliwość, a i w komunizm opinią narodowe przyporządkowanie Kaszubów do niemieckości. Urodzony wolne miasto Gdańsk to również część tej pomorskiej rzeczywistości. Urodzony w 1927 roku we Wrzeszczu w rodzinie kaszubsko-niemieckiej, Günter Grass to najbardziej uznany pisarz z Pomorza na świecie. Autor trylogii gdańskiej, która wprowadziła Gdańsk, Kaszuby i Pomorze do literatury światowej, pisał, jak mówił, z obsesji pamięci, a czerpał z bagażu uciekiniera, wspomnień. Stąd gdańskie światy literackie noblisty utkane są z autobiograficznych wątków, a badacz popada raz po raz w pułapki zastawione przez narratora, któremu nie należy zawierzać, jak sam zaznaczał Grass w swoich esejach. Nie będę się zatrzymywać na dłużej przy jego obrazie literackim, ale że jest to najbardziej znany obraz wolnego miasta Gdańska, o sile literackiego mitu warto krótko podsumować jego kształt. Wolne miasto Gdańsk w obrazie Gintera Grassa to przede wszystkim tygiel kulturowy o zasysającej sile. Przestrzeń zhierarchizowana, wielokulturowość zhierarchizowana, gdzie do każdej grupy kulturowej przypisany jest stały zestaw stereotypów i przyporządkowań.
to jednocześnie laboratorium modi convivendi, wypracowywania technik współżycia między różnorodnymi grupami społecznymi. Kultura niemiecka jest kulturą dominującą i staje się w latach 30. kulturą opresyjną. Niemczyzna jest kulturą, jest językiem kultury wyższej, a Niemcy postrzegają się też jako Kulturvolk. Polacy to aktywna społeczność mniejszościowa, Kaszubi obywatele drugiej kategorii, inny dyskryminowany, Żydzi zaś w 30. latach XX wieku nie tylko są już innym, ale są też obcym, prześladowanym, znajdują się w przededniu zagłady. I patrząc z innej perspektywy, wolne miasto Gdańsk w obrazie memuarystów żydowskiego pochodzenia w tym początkowej fazie to przede wszystkim Eldorado dla przedsiębiorczych. Pierwsze lata 20. Gdańsk to stacja tranzytowa emigracji Żydów wschodnioeuropejskich. Półautonomiczny twór państwowy pod kuratelą Ligi Narodów, zgniły kompromis pomiędzy aspiracjami Niemiec i młodego państwa polskiego, wciśnięte w granicę polsko-niemiecką, w pamięci rodzinnej autorów żydowskiego pochodzenia to przede wszystkim, jak przed chwilą powiedziałam, to Eldorado dla zaradnych, ale jednocześnie stacja tranzytowa na trasie migracji za ocean i cel migracji wewnętrznej z regionu. Rodzice, a co najmniej jedno z nich, w przypadku takich memuarystów jak Frank Meisler, Gertrud Dworecki czy Mira Ryczkę-Kimmelmann, przybyli do wolnego miasta Gdańska w poszukiwaniu swojej życiowej szansy. Michał Misza Meisler po 6 semestrach medycyny na Uniwersytecie Warszawskim zakłada w wolnym mieście przedsiębiorstwo spedycyjne, które prowadzi razem z bratem. Tu poznaje swoją przyszłą żonę, pochodzącą z zamożnej rodziny żydowskiej Bosów, rozgałęzionej na całym Pomorzu. Rodzice Miry Ryczkę, to kupiec zbożowy Moritz Ryczkę i jego żona Eugenia z domu Hammer, przybywają z Kalisza w roku 1919. Kolejnymi stacjami ich rodzinnego życia, tak jak w przypadku Meislerów, był Sopot, a potem Gdańsk. Ojciec Gertrud Dworecki, także kupiec zbożowy, już w 1917 roku przybył z Kowna przez Królewiec do Gdańska i tu osiadł, żeniąc się z matką pamiętnikarki pochodzącą z zasiedziałej zachodniopruskiej rodziny żydowskiej z Gołubia i Dobrzynia, która postrzegała się jako Niemców żydowskiego pochodzenia. Warto nadmienić, że w latach 1920-26 przez Gdańsk przewinęło się około 60 tysięcy emigrantów żydowskich w drodze na zachód Europy, za ocean lub do Palestyny. Część z nich została w mieście. Wielu z nich oczekiwało w obozach przesiedleńczych na przeróbce lub w nowym porcie, kompletując dokumenty i środki na podróż. Pomagała im w tym gdańska gmina synagogalna, która swoją siedzibę miała w Wielkiej Synagodze przy dzisiejszej ulicy Bogusławskiego oraz miejscowa społeczność żydowska. Owa fala migracji jest figurą pamięci powtarzającą się we wspomnieniach autorów żydowskiego pochodzenia z Gdańska. Jednocześnie to miasto w tych pierwszych latach dwudziestych to zderzenie, to poprzestrzeń zderzenia dwóch modeli żydowskości, miejscowych, zasiedziałych rodzin żydowskich, identyfikujących się z zachodnioeuropejskim modelem żydowskości, którzy uważali się za Niemców wyznania mojżeszowego. Po drugiej zaś stronie widzimy przybyłych z Europy Wschodniej, u których przeważała narodowa tożsamość żydowska i bardziej tradycyjne podejście do religii żydowskiej. Spotkanie i zróżnicowanie wewnętrzne Żydów gdańskich oddają słowa fikcyjnego listu do dziadka, którego imię przejął memuarysta Frank Meisler. Franz Boss to był zamożny i poważany członek społeczności gdańskiej. Za łukami pamięci Frank Meisler pisze: jako główny darczyńca gminy żydowskiej regularnie proszony byłeś o finansowanie polskich Żydów podczas ich postoju w Gdańsku w drodze na zachód. Daj im podwójnie, odpowiadałeś najczęściej, wówczas podążą jeszcze dalej. Ciągnęli przez Gdańsk w dziesiątkach tysięcy, bez grosza przy duszy, ich celem była Ameryka. Podobnie jak inni żydowscy patrycjusze Gdańska, dokładałeś się wielkodusznie do ich utrzymywania. W
wprawdzie zjednoczeni wspólną religią, sądziłeś jednak, że różnisz się od nich całkowicie. Günter Grass utrwalił scenę przekraczania granicy wolnego miasta w Matarni podczas regularnych odwiedzin u kaszubskiej rodziny, która mieszkała na podgdańskich Kaszubach. Pisz w powieści autobiograficznej czy też literackiej autobiografii Przy obieraniu cebuli, która ukazała się w 2006 roku, Grass narrator wspomina. W czasach mojego dzieciństwa często jeździliśmy przez granicę Wolnego Miasta w kierunku Kokoszek, Żukowa i odwiedzaliśmy moją cioteczną babkę Annę, która z wieloosobową rodziną gnieździła się na ciasnej przestrzeni pod niskim sufitem. Zimą zaprzężonymi w konia saniami zabierał nas wuj Józef, najstarszy syn ciotecznej babci. To było fajne. Pod Złotą Karczmą przekraczało się wolną miejską granicę. Wuj Józef witał celników po niemiecku, po polsku, a ci tak czy siak umundurowani, mimo to go beształi. To było już nie takie fajne. W innym miejscu nazywa pisarz ten rytuał graniczny teatrem marionetek. W powyższym fragmencie ukazuje pozycję Kaszubów. Wyraźnie ją zaznacza, jak traktowani byli przez polskich i niemieckich graniczników. Ta granica między Wolnym Miastem Gdańskim a Polską, granica przekraczana, to również przekraczana po to, żeby odwiedzić dziadków w głębi Polski. Łączy z rodziną, jak ukazują wspomnienia Miry Ryczkę, która wakacje spędzała u dziadków w Wielkopolsce. Przekraczanie granicy to obietnica spotkania z bliskimi i możliwość poznania języka, które tylko okazyjnie używany jest w rodzinnym domu w Gdańsku. A ten cytat pozostawiam w oryginale, aby udowodnić, że wśród języków pomorsko-kaszubskiej literatury należy uwzględnić język angielski, język w kultury, której Mira Ryczkę-Kimmelmann po emigracji w 1948 roku do Stanów Zjednoczonych znalazła drugą ojczyznę. W cytacie zaznacza, że jej najpiękniejsze, najbardziej godne wspomnienia dotyczą właśnie lata 1933, kiedy odwiedziła dziadków Ryczkę i spędziła z nimi miesiąc. Wspomina, jak odwiedzała kolejnych krewnych, jak poznawała język i poznawała swoich rówieśników wśród pokrewieństwa. Jeździła pociągiem, mogła odwiedzać cudowne leśne resorty, gdzie spędzała czas z dziadkami. Z dziadkami mówiła tylko po polsku i ćwiczyła w ten sposób język, którego nie znała z rodzinnego domu. Wspomina, jak ten język był trudny, jak bardzo niemiecki był jej akcent, jak ciężko jej było wypowiadać po polsku słowa i zdania. Ale wszyscy, niektórzy się z niej śmiali, ale babcia zawsze ją broniła. Granice mojego języka oznaczają, wyznaczają, wskazują granice mego świata. Napisał swego czasu w traktacie logiczno-filozoficznym Ludwig Wittgenstein, austriacki filozof. Potrzebujemy granic, by zakreślić pole własnej tożsamości, odróżnić choćby swojskość od obcości. A co dzieje się w przypadku, gdy człowiek dorasta w wielojęzycznym środowisku? Jak postrzega wówczas ten świat? Jak autobiografowie zawierają w tekście, ukazują i problematyzują ową wielojęzyczność pogranicza, wybory językowe i ich konsekwencje? W wielojęzycznym otoczeniu wzrastali wszyscy autorzy wspomnień. Wytyczenie granic procesów nie zatrzymało. W różnorodny sposób opatrzyli refleksją to doświadczenie. Stąd wielojęzyczność w autobiografiach z Pomorza można uznać jako powtarzający się i powracający motyw, ale też figurę pamięci. Punkt przeszłości, który powstaje poprzez przenikanie się pojęć i doświadczeń, a w którym krystalizuje się pamięć zbiorowa.
Na slajdzie widzicie Państwo fragment autobiografii Gertrud Meili Dworecki, urodzonej na i wychowanej na Biskupiej Górce w Wolnym Mieście Gdańsku. Zanim je przeczytam, chciałabym krótko przedstawić autorkę. Urodziła się w 1912 roku w Gdańsku, umarła w 1995 w Bernie w Szwajcarii. Doktor nauk humanistycznych, badaczka w dziedzinie psychologii, autorka książek naukowych i autobiograficznych. Ojciec, jak już mówiłam, urodzony w Kołwnie, w Kaunas, Żyd litewski, właściciel składu nasion i pasz przy ulicy Ogarnej. Do Gdańska przybył w 17 roku. Matka z domu Hirsch, pochodząca z Gołubia, obecnie Gołub Dobrzyń koło Torunia, zachodnio-pruskiej zasiedziałej rodziny żydowskiej. Szkołę ukończyła w Gdańsku imienia cesarzowej Wiktorii, tę słynną Wiktoria Szule. Maturę zdążyła zdać memuarystka w 1932 roku i wyruszyła na zachód. Studia psychologii skończyła w Curychu. W domu mówiono po niemiecku, prywatnie pobierała lekcje języka hebrajskiego. Od 1932 mieszkała w Szwajcarii, gdzie wzięła ślub z Richardem Meili. Cały czas pozainstytucjonalnie zajmując się działalnością naukową. Dlaczego właśnie nie umiesz mówić po polsku, to powracający motyw w jej wspomnieniach, który dotyczy pierwszej wizyty w powojennym Gdańsku w 1973 roku. Cytuję. Dlaczego właściwie nie umiesz mówić po polsku? Spytał się mój mąż, już trochę poirytowany, gdy po raz kolejny próbowaliśmy bezskutecznie uzyskać informacje. No właśnie, dlaczego nie uczyliśmy się polskiego? Uczono nas francuskiego, angielskiego, łaciny, a nawet hebrajskiego w celach modlitewnych, nie dla Palestyny. Ale polskiego nie. Być może uczono się go w pewnych gałęziach handlu, w toku edukacji handlowej, ale pracownicy, jak u tatusia pani od prowadzenia składu, albo też moje przyjaciółki Lensien czy Ilze, zatrudnione w biurach, nie znały lepiej polskiego niż ja. To jest kilku wyzwisk. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę bardzo. Gdańsk kulturowo był niezaprzeczalnie niemiecki, pomimo słowiańskiego pochodzenia, pomimo polskiego wpływu na konstrukcje językowe w mowie potocznej i wszystkich tych polskich nazwisk na ki. Prawdziwy Danziger znał oprócz swojego Goethego także trochę kaszubski, a oprócz tego wiedział, jak bardzo Danzig i gospodarka zależą od dobrych stosunków z Polską. To tytułowe pytanie, jak dowiedzieliśmy się z cytatu, zadał szwajcarski mąż Richard Meili, profesor psychologii na Uniwersytecie w Bernie w latach 45-70 podczas wspólnych odwiedzin rodzinnych stron kronikarki w 73 roku. Osoba wychowana w kulturze, której wielojęzyczność jest zagwarantowana konstytucyjnie i usankcjonowana społeczno-historycznie i stanowi usankcjonowany społeczno-historycznie konstytutywny element tożsamości. Po prostu od tak nie mógł on zrozumieć, dlaczego Gertrud nie nauczyła się języka polskiego wzrastając w wielojęzycznym świecie. Jak mogła się go nie nauczyć? I wprawdzie autobiografia Gertrud Meili Dworeckiej stanowi także studium mentalności, stereotypu wielokulturowego świata wolnego miasta Gdańska, autorka co znamienny, nie udziela odpowiedzi wprost. Podsumowując to nasze to wielojęzyczność świata wolnego miasta Gdańska i całego pogranicza pomorskiego można na przykład w następujący sposób. Co ciekawe, w tych wspomnieniach, które przywołam, niejednoznaczny jest podział mieszkańców Gdańska pod względem etnicznych na Niemców, Polaków, Kaszubów oraz Żydów. Powtarza się zarówno u Dworeckiego, u Meissler, jak i Grasa. Prymat, nadrzędność języka niemieckiego jest wyznacznikiem przynależności do kultury wyższej, a z pewnością jednak aspiracji, aby być do tej kultury zaliczonym. W różnym stopniu memuaryści znają język polski. Ze szkoły, jako uczennica polskiego gimnazjum, gdzie w końcu Mira Ryczkę-Kimmelmann wylądowała po tych wakacjach u dziadków, czy też jako jeden z języków komunikacji wewnątrzrodzinnej, także po emigracji w Stanach Zjednoczonych. Dworecki nie nauczyła się nigdy języka polskiego, tym niemniej ukazuje jego wartość jako jeden z języków handlu w Wolnym Mieście Gdańsku.
Wszyscy zauważają kaszubszczyznę w Gdańsku, w równy sposób akcentując jej obecność. Jidysz jest językiem Żydów wschodnioeuropejskich, ale o zdecydowanie niższym prestiżu od niemczyzny, więc ze wstydem jakby ukrywanym, czy też wydobywającym się we wspomnieniach w poszczególnych wtrąceniach językowych. Danziger Mistrzyńsz to wtrącenia język gdańskiej ulicy, to język, którym się posługuje babcia Koliaczkowa, babcia Oskara Macerata, w autobiograficznie naznaczonej powieściach trylogii gdańskiej Gintera Grasa. Co oznaczał rok 1920 dla młodokaszubów? Tylko krótko przytoczę zaraz cytat ze wspomnień z pamiętnika Jana Karnowskiego, Moja droga kaszubska. Wybrali oni świadomie polską państwowość i polską kulturę, upatrując w niej szansę na zachowanie i rozwój kultury kaszubskiej. Z pewnością ta kwestia poruszana była na pierwszym wykładzie, więc ja tylko zaznaczę tę perspektywę, przywołując wpis pamiętnika Jana Karnowskiego, wybitnego działacza i teoretyka ruchu regionalnego, poety kaszubskiego, krytyka literatury kaszubskiej i publicysty, określanego jako sumienie ruchu młodokaszubskiego. W mojej drodze kaszubskiej, patrząc z dystansu czasowego na lata 1918-20 i ich konsekwencje, zapisał, cytuję. Sprawy kaszubskie zeszły w mym umyśle wnętrzas na drugi plan, wobec kwestii przejęcia i urządzenia Pomorza. Już w ten czas, w Poznaniu w roku 1919, wypowiadałem swe obawy, że na Pomorzu stanie się prawdopodobnie to samo, co w Wielkopolsce, że po urządzeniu i przejęciu Pomorza dojdą do steru ludzie z innych dzielnic, a Pomorzanie, którzy do przyłączenia i urządzenia się tej dzielnicy przyczynili, zejdą na drugi plan lub w cień. Z jego wypowiedzi, z wypowiedzi wnikliwego obserwatora rzeczywistości, przebija obawa i świadomość nieuchronności narodowych czy też nacjonalistycznych mechanizmów oraz procesów. Ostatnim naszym pamiętnikarzem jest Christian Graf von Krockow, urodzony w 1927 roku w arystokratycznej rodzinie pomorskiej, wzrastający w Rumsku koło Głowczyc, wówczas Rumskie. Politolog, historyk, pisarz i publicysta. Rok 1918 to wydarzenie stanowiące moment przełomowy w dziejach szlachty pomorskiej. Ucieczka cesarza i wprowadzenie demokracji parlamentarnej stanowią z pewnością turning point, punkt zwrotny. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, gdyż w ich konsekwencji nastąpiło usankcjonowanie utraty politycznych przywilejów i znaczenia grupy o największym dostępie do władzy w feudalnym porządku. W interpretacji Christiana Grafa von Krockow, autora kilku pozycji o autobiograficznym rysie, rok 1918 oznacza upadek starych Prus, a przynajmniej tego, co po nich jeszcze pozostało. Nie tylko od strony zewnętrznej, z perspektywy urodzonego na dworze w Rumsku pod Głowczycami, rok 1918 stanowi przede wszystkim początek eksplozji od wewnątrz dotychczasowego porządku, opartego na pruskim etosie. Krockow rozpadanie się świata starych wartości pokazał na przykładzie rodzeństwa swojej matki. Młodsza jej siostra Anne-Marie urodziła nieślubnego syna, następnie wyszła za mąż dla zachowania pozorów, by ostatecznie przejść na katolicyzm. Brat matki Jesko, były zawodowy oficer, zepchnięty z tradycyjnej szlacheckiej ścieżki zawodowej, nie umiał się odnaleźć jako ziemianin, zagubił się w nieudanych małżeństwach i skończył jako przeciętny kupiec. Druga siostra, Gerda, jako pierwsza w rodzinie poszła wprawdzie na studia, studiowała germanistykę i medycynę. Oceniając z perspektywy mentalności szlachty Pomorza Zachodniego jej wybory, wyszła za mąż niewłaściwie i nieszczęśliwie. Potomkom szlachty okres ten najczęściej kojarzy się z ekonomicznymi trudnościami na wsi, walką o utrzymanie majątków, niepokojami społecznymi i politycznymi, wielkim kryzysem z czasem. W tym kontekście państwo pruskie sprzed 1918 roku jawi się jako niedościgły wzorzec nieprzekupności i stabilizacji. Christian Graf von Krockow, piewca stron rodzinnych,
to jednocześnie stale podważający, to jednocześnie osoba stale podważająca historyczne mity. Podchodzi on z dużą dawką krytycyzmu do postaw reprezentowanych przez własną grupę. Twierdzi bez ogródek, iż, cytuję, po 1918 roku nie zaakceptowano republiki, lecz dokładano starań, by ją zniszczyć. Koniec cytatu. W skostnieniu arcykonserwatywnego, to znów jego określenie świata, z którego się wywodził, upatruje przyczyn nadchodzącego nieszczęścia, to jest przejęcia władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów, tragedii II wojny światowej i jej konsekwencji utraty małych ojczyzn na wschodzie. Jako modelowe zachowanie pokazuje reakcję drugiego męża matki, Jesko von Puttkamera, którego już sam widok zestawienia kolorów czerni, czerwieni i złota podczas przygotowań do radosnego wydarzenia, jakie stanowił ślub siostry autora, cytuję, wyprowadził z równowagi. Czerń, czerwień, złoto, kolory Republiki Weimarskiej, którą jako Prusak i monarchista, jako niemiecki narodowiec i jako dowódca Stahlhelmu zawsze pogardzał i którą zwalczał. Koniec cytatu. A niechęć do socjaldemokratów sprzyjała zbliżeniu szlachty do kręgów skupionych wokół Hitlera. I podsumowując nasze rozważania, Kaszuby, Pomorze, Gdańsk to ziemia spotkań, jak pisał o tej małej ojczyźnie ksiądz Janusz Pasierb, teolog, filozof, profesor i poeta. Spotkań o różnym charakterze, których nie można ująć li tylko w jednej formule. Ani obraz wielokulturowej idylii, ani stojącego w ogniu konfliktów pogranicza nie oddaje ich złożonej natury. Codzienność tego miejsca wyznaczało raczej stałe negocjowanie wspólnej przestrzeni, owych modico vivendi w ujęciu Zygmunta Baumana, polsko-brytyjskiego socjologa. Odczytywalne po dziś dzień w semiosferze kaszubsko-pomorskiego krajobrazu kulturowego. Rozgrywa się ono także za pomocą literatury, narzędzia komunikacji, ale też przestrzeni spotkania z innym, a zarazem kreacji i utrwalania mitu. Każdy z dotychczas funkcjonujących, zarówno ten o niemieckości, jak i polskości regionu, jak i wymianie przynależności, jednoznacznych wymianach, to uproszczenia na miarę ideologicznych potrzeb historycznej chwili. Literatura na pograniczu pełni istotną rolę jako ta przestrzeń wypracowania wzajemnych relacji międzygrupowych. Z natury swojej jest wielogłosowa, obejmuje zbiór tekstów reprezentujących różne jego języki i wspólnoty pamięci. Jako medium pamięci tekst literacki to reprezentacja pamięci zbiorowej, ale też nośnik pamięci, który ją zarazem współtworzy. Konkretny tekst czy też postać autora może jednocześnie funkcjonować jako miejsce pamięci, współdzielone przez daną grupę o tożsamościotwórczej roli. Patrz, Gras czy też Karnowski. Taką pozycję dla wszystkich społeczności Pomorza bezsprzecznie zajął Blaszany Bębenek, zarówno dla gdańszczan w powojennym mieście, jak i tych z diaspory. Gras scalił w trylogii gdańskiej makronarrację polską i niemiecką z opowieściami przeciw pamięci, żydowską i kaszubską, o wspólnej i zarazem dzielącej przeszłości. We wspomnieniach autorów pochodzenia żydowskiego z Gdańska to Gras przywrócił im małą ojczyznę i miejsce w pamięci miasta i regionu odebrane wieloetapowym Holokauście. Jak funkcjonuje rok 1920 w pamięci memuarystów Pomorza? Różnie, różnorodnie, w zależności od punktu widzenia, owej perspektywy obserwatora w ujęciu Friedricha Nietzschego. Nierównoczesność doświadczenia, zróżnicowane eksponowanie figur pamięci i odmienne przypisywanie im znaczeń charakteryzują ten niejednorodny świat, obraz, a jednocześnie spójny w swym zróżnicowaniu. Wyobraźmy sobie pamięć miejsca jako kalejdoskop. W zależności od tego, z jakiego kąta spojrzymy, układa się inny obraz. Pewne rzeczy zostają wyeksponowane, a inne przysłonięte. Praca nad pamięcią
polega na tym, że trzeba dokładać kolejny element i dbać o to, by nie zniknął on przy następnym ustawieniu, poruszeniu kalejdoskopem. Albo przynajmniej kształtować świadomość odbiorcy, że każdy układ to tylko konstrukcja, która z innego punktu widzenia nabiera odmiennego kształtu. To precyzyjne zadanie, którego powodzenie zależy od wielu czynników, od kontekstu, ale także od ludzi, którzy się tym zajmują, od siły ich przebicia, od doniosłości ich głosu. Warto więc zaglądać do tekstów literackich, autobiograficznych, odnoszących się do bagażu pamięci innych, bo dzięki temu mamy możliwość wymiany wspomnień i zrozumienia wielogłosowości naszego pogranicza. Sam tekst jest więc zarazem także zapisem dynamiki pamiętania, w tym także procesów zapominania i odpominania, czyli konstruowania wyobrażeń o przeszłości, modyfikowania i konstytuowania istniejących. Dziękuję za uwagę i zapraszam do rozmowy. Do zobaczenia, do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.